Który lud skaryfikuje swoją skórę, żeby upodobnić się do krokodyli i które tatuaże zostały przyniesione z krainy śmierci? Ja nazywam się Filip Gryzmacher, a ja Sebastian Królikowski zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym? Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w Tobie głód wiedza, znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego. A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to posłuchaj o plemiennej medycynie. Estetycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pięknie. Dokładnie tak, a konkretnie o takiej, powiedzmy, medycynie estetycznej, ale nie takiej standardowej, konwencjonalnej, tylko takiej plemiennej, tradycyjnej w różnych zakątkach świata. Tak, więc rzeczy, o których będziemy mówili, być może nie dla wszystkich są piękne albo estetyczne, ale dla ludzi, którzy poddają się tym zabiegom, wielokrotnie te zabiegi upiększają. Więc ja zacznę od czegoś, co w naszym mniemaniu być może będzie dosyć radykalnym, powiedziałbym nawet hardkorowym zabiegiem, czyli od skaryfikacji. Skaryfikacja, scar z angielskiego blizna i chodzi właśnie o proces Upiększania, który polega właśnie na powstawaniu blizn. I tutaj mamy cały wachlarz narzędzi i sposobów, jak ta skaryfikacja może zostać przeprowadzona. Mamy m.in. wydrapywanie, wycinanie, przypalanie wzorów, obrazów, tego typu rzeczy. One będą miały bardzo istotną funkcję dla ludzi, którzy te wzory sobie tworzą. Zaraz do tego dojdę. Ale najpierw powiem jeszcze, jak te wzory powstają, a raczej za pomocą jakich narzędzi. I na przykład są to noże, czy jakieś bardzo prymitywne ostrza, szkła i różne inne rzeczy. Czasami takie, taki zabieg skaryfikacji nie polega jedynie na tym, że te rany zostają wycięte, czy w jakimś sensie wypalone. Na przykład polega to również na to, że trzeba wielokrotnie nie dopuścić do zagojenia się tych ran. Więc brzmi to dosyć hardkorowo, bo to jest podraża, podrażnianie otwartej rany, ale to podrażnianie ma również bardzo specyficzną funkcję w całym procesie i potem do tego wrócę. Nie zawsze te rany są oczywiście podrażniane. I tak, skaryfikacja dokonywana była na e, członkach różnych grup społecznych, ale zazwyczaj byli to ludzie o ciemniejszym kolorze skóry. Dlatego, że bardzo często tatuaże były na takiej skórze po prostu niewidoczne, więc trzeba było jakiegoś takiego radykalniejszego środka upiększania. No i mamy m.in. wiele kultur z Afryki, które stosowały skaryfikację. Mamy rdzennych mieszkańców Australii, czyli Aborygenów, i mamy na przykład Majów. I jak sobie wpisałem Majowie skaryfikacja, to wyskoczyło mi bardzo wiele starych, kilkusetletnich rzeźb, posągów. I mega dziwnie się na to patrzy, bo zawsze myślałem, że jest to jakiś rodzaj ozdoby, patrząc na te rzeźby, ale okazało się, że nie, że ci ludzie 500 czy ileś set lat temu również wycinali na swojej skórze różne wzory. No i po co coś takiego robić? Wiadomo, że powiedzieliśmy o upiększaniu, ale ta skaryfikacja ma dużo, dużo, dużo głębsze podłoże. Teren Starner. Antropolog, który stworzył taki tekst, The Social Skin, czyli skóra społeczna, mówi między innymi o tym, że kultura wielokrotnie tworzona jest przez jednostkę. I wielokrotnie tworzona jest również przez ciało tejże jednostki. W związku z tym, jednostka, biorąc udział w takim rytuale, tworzy również kulturę całej grupy. Więc wydaje mi się, że ma to sens. I jeżeli chodzi o taką skaryfikację, to bardzo często jest ona elementem czegoś, co nazywamy rytuałem przejścia. Czyli określona jednostka kończy jakiś bardzo ważny etap swojego życia, musi przejść do nowego etapu życia, ale żeby do tego nowego etapu przejść, potrzebuje właśnie jakiegoś rytuału. I na przykład yy, plemię Szombri w Papui Nowej Gwinei twierzy, twierdzi, że są oni potomkami krokodyli. Istnieje taka miejscowa legenda, taki mit. W związku z tym chłopcy... Z trochę jak reptilianie. No. Trochę jak reptilianie. Wybrali to zwierzę, dlatego że to jest bardzo silne zwierzę. Więc cała ideologia tutaj polega na tym, że oni też chcą się stać silni i chcą się do tego krokodyla upodobnić. W związku z tym chłopcy... Przechodząc rytuał przejścia, w wyniku którego stają się mężczyzną, na ich ciele powstają setki takich małych, kilkucentymetrowych nacięć na plecach, ramionach, klatce piersiowej i te nacięcia mają właśnie upodobnić ich skórę do skóry krokodyla, do tych łusek, które ma krokodyl. I jeżeli dobrze tutaj sobie to wszystko przetłumaczyłem, to do skaryfikacji plemię używa Kawałka bambusa, który jest naostrzony, i tymże bambusem właśnie ta skóra jest nacinana. Musi to cholernie boleć, w związku z tym plemię to ma jakieś specjalne zioło, jakąś roślinę, którą żuje w trakcie tego zabiegu. Ona podobno znieczula, no ale myślę, że nie jest to takie znieczulenie, jakie my znamy, i że to nadal boli. Ale ból jest również istotną częścią tego rytuału, bo chłopiec przechodząc przez ten rytuał. Musi udowodnić, udowodnić, że jest w stanie znieść ten ból i że jest on mężczyzną. Więc taka dosyć toksyczna męskość, powiedziałbym, w tym przypadku. Więc jest to jedna z funkcji rytuał przejścia. Inne plemiona, na przykład w Afryce, yy, używają skaryfikacji do tego, żeby podkreślić swoją odmienność i tożsamość yy, plemienia. Jak sobie myślimy, że ktoś się tak odznacza, właśnie, my mamy takie blizny, a ktoś ma takie blizny, to jest to coś dziwnego, tak? Po co sobie robić takie kuku na skórze? Ale my, jako ludzie e, z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, również mamy pewnego rodzaju rzeczy, które podkreślają naszą tożsamość. Niekoniecznie są one związane ze skórą, chociaż mamy równe e, tatuaże, na przykład, tak? O których pewnie Filip dzisiaj też będzie mówił. I ten tatuaż świadczy o naszej przynależności do jednej bądź innej grupy. Mamy ubrania, chociażby koszulki piłkarskie. Ktoś jest za tym klubem, ktoś jest za tym. A na przykład są w Stanach Zjednoczonych takie dwa gangi, Bloods i Crips, i oni się wy, wyróżniają kolorem y, tych chustek bandan. I niektórzy z, tego, z tej grupy Bloods noszą czerwone, niektórzy niebieskie i to jest właśnie taki wyznacznik. Trochę plemiennej przynależności, tak? W jakimś sensie gang również ma jakąś taką strukturę, pewnie plemienną. I mamy również etiopski lud Suri, który skaryfikuje swoje ciała po to, żeby zasygnalizować innym, że zabili kogoś z sąsiedniego plemienia. I znalazłem taką informację, że jeżeli na prawym ramieniu pojawia się taka blizna w kształcie podkowy, to znaczy to, że ten ktoś zabił mężczyznę z tego plemienia, sąsiedniego. Jeżeli na lewej stronie ciała, to jest to zabita kobieta. No i tu sobie również myślę, że... O kurczę, no, dziwne, że ktoś się chwali tym, kogo zabił. Ale my również znamy tatuaże. Nie wiem, czy Filip będziesz o tym miał. Ja sprawdzałem łezka wytatu wytatuowana pod okiem. Nie wiem, czy w Polsce, w Stanach Zjednoczonych to może być oznaka, że się kogoś zabiło. Więc to również jest jakiś rodzaj em, chwalenia. No i trochę idąc teraz do tego piękna, jest takie etiopskie plemię, etiopski lud Mursi lub murcu, i oni właśnie, robiąc skaryfikację, podrażniają te ranę popiołem. I chodzi o to, żeby ta rana była bardziej wypukła, bo u nich ta skaryfikacja jest właśnie upiększeniem ciała i ona ma takie podłoże mocno seksualne. Ma przyciągnąć kogoś z przeciwnej płci, i gdzieś znalazłem również taki zapis, że na przykład dla facetów z tego plemienia dotknięcie takiej zabliźnionej skóry jest na poziomie podniecenia, porównywalne do naszego pocałunku. Więc to jest coś, co nam się nie mieści w głowie, ale no każdy tworzy swoją kulturę i swoje różne rytuały. Jest lud nigeryjski Ekoi. Nie znalazłem polskiej nazwy, użyłem tej, i tu wrócę na chwilkę do odcinka o. Nieznanych koloniach, ciągle mówiłem tam o Achinowie, i nigdy nie mogłem go znaleźć w polskich źródłach, a to dlatego, że korzystałem z angielskich i w polskich on się nazywał Aszynow. Więc od razu sprostowanie po kilku odcinkach. Ten nigeryjski lud Ekoi wierzy z kolei, że te blizny na ciele są czymś w rodzaju pieniędzy, które posłużą ją jako waluta, kiedy będą szli do zaświatów. Więc mamy w sumie Harona w greckiej mitologii mm -hmm. i te monety wkładane w oczy. Więc... Obole. Mm -hmm. Tak, więc bardzo podobna funkcja. No ale z kolei inne ludy wierzą również, że ta skaryfikacja poza rytuałami przejścia, poza tymi funkcjami estetycznymi, ma również znaczenie medyczne. I tak, lud Muba w Sudanie wierzy, że jeżeli masz takie blizny pod oczami, to one poprawiają wzrok a blizny na skroniach pomagają złagodzić bóle głowy. W innych przypadkach podczas skaryfikacji wprowadza się pod skórę leki, zazwyczaj to są zioła, i lud Makonde z Tanzanii na przykład stosował skaryfikację właśnie w ten sposób, że wprowadzali tam zioła i leczyli. I skaryfikacja miała nie tylko zapobiegać jakimś chorobom, ale mamy taką funkcję również zabobonową trochę, bo tak, na przykład, miała zapobiegać wyhodowaniu jabłka Adama u dziewcząt, miała zapobiegać nowotworom, zapobiegać obrzękom w okolicy brzucha po przecięciu pępowiny, a również funkcję duchową, bo skaryfikacja y, miała zapewniać ochronę przeciwko demonom, duchom, no ogólnie przeciwko złu. Więc jest to coś, co robi się niekoniecznie w Europie, aczkolwiek mamy w Polsce dosyć znaną osobę, która poddała się temu zabiegowi skaryfikacji, raper Popek, i on rzeczywiście y, ma blizny celowo na twarzy, tak? Celowo je zrobił. W jego przypadku chodziło, jak rozumiem, o to, żeby wyglądać po prostu groźniej. No za jego przykładem niestety pewien młody chłopak kiedyś pociął sobie twarz, nie wiem czy słyszałeś o tym, nie. kiedyś lata temu, taki młody, młody dzieciak, nie wiem on tam miał, Nas, młody nastolatek i rzeczywiście sobie pokaleczył twarz i też, bo Popek w nawiązaniu do tego, co zaraz będzie, do tatuaży, on wytatuował sobie gałki oczne, nie? Że on ma czarne, tak? Obie gałki ma czarne? Chyba tak, nie? No takie atramentowo-czarne. Tak, tak, tak. I też kiedyś ktoś, to była chyba z kolei kobieta, która chyba sobie tak. wytatuowała i wzrok. straciła wzrok. Nie wiem, czy całkowicie, ale no, mocno zaszkodziło to jej oczom. No więc tutaj chodziło o coś, no powiedzmy, skaryfikacja miała dużo głębszą funkcję społeczną i kulturową w tych przypadkach, o których ja mówiłem. A jak rozumiem, teraz ty przejdziesz do takiej łagodniejszej wersji ozdab ozdabiania ciała, czyli do tatuażu. No w zasadzie tak, no powiedzmy, że to jest e, łagodniejsza forma. Też jest to jakaś tam, powiedzmy w cudzysłowie, forma kaleczenia, nie? No bo jest to też gdzieś tam jednak e, ingerencja w skórę, powiedzmy, tak? Nie zostawia to blizn, tak? Ale zostawia to, no właśnie, wzory różnego rodzaju. E, tatuaże, no, są tak naprawdę obecne od wieków. I dzisiaj w ogóle ostatnio taki, powiedzmy, mam wrażenie, może nie, może nie renesans, ale takie ożywienie w ogóle przy, e, przechodzą, nie? Tatuaże. Tak, no już się to stało czymś powszechnym. Tak, tak, bo już dzisiaj nie jest czymś nadzwyczajnym widzieć kogoś, kto ma całe ręce wytatuowane, nie? Jeszcze powiedzmy z 15-20 lat temu... To tak przykuwało uwagę, nie? że jak szedł ktoś z całymi rękami wytatuowanymi, a dzisiaj to już w ogóle nawet się nie zwraca uwagi za a bardzo. 30 lat temu oznaczało, że ktoś raczej wyszedł z więzienia. No tak, czy, czy też właśnie tego typu stereotypy panowały, ale ja będę właśnie mówił o tych tatuażach no właśnie plemiennych, wywodzących się z, właśnie z takich kręgów kulturowych nam dosyć dalekich. Konkretnie od Maorysów. Maorysi, czyli etniczna ludność zamieszkująca Nową Zelandię. Taka krótka jakby informacja o nich, że oni przybyli podobno właśnie do, do Nowej Zelandii. No szacuje się, że gdzieś między X a XIII wiekiem. I, I przyjęło się, że pochodzą z Polinezji, bo były nawet jakieś badania ileś tam lat temu i takie powiedzmy chyba genetyczne. I doszli właśnie naukowcy do tego, że są spokrewnieni z tymi wszystkimi ludami polinezyjskimi. No i właśnie te maoryskie tatuaże stały się kultowe na całym świecie. Dzisiaj ludzie sobie robią je też tak po prostu, tak jako właśnie ciekawe wzory. I najczęściej mówi się o nich moko, czy też tamoko, ale to już tak stereotypowo. One powszechnie się stosuje te nazwy ogólnie dla tych tatuaży maoryskich, ale z tego co znalazłem, raczej źródła podawały, że te ta nazwa moko jest raczej zarezerwowana dla tatuaży na twarzach, a ogólne, ogólne, taka ogólniejsza nazwa tych tatuaży, to jest kirituhi, tych, ogólnie tych tatuaży małryskich I, i tatuaże są też właśnie elementem wspólnym tych kultur ludów polinezyjskich, tak, tych, tych pozostałych. Jest legenda o tym, skąd się wzięły te tatuaże. Był taki wódz dawno, dawno temu, Mataora, który miał żonę Niwarekę, ona była córką władcy podziemi e, Uetonga. To był ktoś taki w rodzaju, mm, no, takie bóstwo podziemne, trochę taki jakby Hades. Hades taki, coś trochę takiego, tak, nie? trochę powiedzmy taki odpowiednik Hadesa. I ten wódz Mataora w złości miał uderzyć swoją żonę Niwarekę, i ona potem uciekła, a on jakoś otrząsnął się, doszedł do siebie w sensie po tym, jakimś, po tym wielkim gniewie i zaczął za nią tęsknić. Zaczęły go dręczyć wyrzuty sumienia, więc postanowił szukać tej żony. No i właśnie, poszedł do, tych, do tego królestwa podziemnego, do tego właśnie Uetonga, i udało mu się później wrócić z żoną do domu, ale kiedy przybywał właśnie w tym królestwie podziemnym, to władca podziemi miał go nauczyć właśnie wytwarzania tych tatuaży, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla bogów. I właśnie on wrócił z, z, tych, z tego królestwa podziemnego z żoną, z tatuażami i ze śmiercią. I właśnie miał też za, za sobą zabrać śmierć, więc tak, jakby może to te tatuaże to był taki, taki trochę ukryty deal, że. Dostajecie tatuaże, dostajesz żonę z powrotem, tak? Ale w zamian zabierasz ze sobą śmierć do, do świata. Więc to tak, mniej więcej chyba to tak wyglądało. Taki słaby deal w sumie za tatuaże. No tak, 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 tak. Ale no dla nich one są bardzo ważne, więc to rzeczywiście wiesz. I nie były te tatuaże powszechne wśród wszystkich maorysów, Raczej były właśnie one przewidziane dla osób z wysokim statusem społecznym. Głównie mieli je wodzowie i wojownicy. Później już stawały się one coraz powszechniejsze, yy, i te tatuaże, no właśnie, nie były jedynie takim elementem estetycznym. Zaraz dopowiem o co chodzi, z tym, że nie, nie chodziło tylko o wygląd. Yy, ze, z, z, jeśli chodzi o same kwestie estetyczne, to najczęściej te tatuaże składają się z takich y, linii, półkoli. One są takie bardzo charakterystyczne, właśnie takie na, namalowane na, na twarzach. Ale no właśnie, nie chodziło o to, że one były tylko po prostu walorem takim wyglądowym, ale były one bardzo spersonalizowane i przedstawiały ważne wydarzenia z życia danej osoby, czy też dokonania. I tutaj taki mały wtrend popkulturowy. Był świetny film animowany Disneya, nie wiem czy widziałeś Vajana? Nie widziałem, znam tylko piosenkę. Ta drobnostka? Tak. Tak, właśnie drobnostka to jest właśnie e, piosenka. W polskiej wersji drobnostka, w oryginalnej angielskiej You're Welcome. E, I to jest właśnie piosenka, którą śpiewa taka postać. Bo, bo ta, ten film jest oparty tak luźno na mitologiach właśnie polinezyjskich. I właśnie postać śpiewająca tę piosenkę nazywa się Maui. I jest to postać rzeczywiście. Ten Maui jest jakby autentyczną postacią, w sensie autentyczną z tych mitologii polinezyjskich. I on tam ma dużo tatuaży, i w jednej z, właśnie w tej piosence Dmostka odpowiada właśnie, że tam te tatuaże tak jakby dokumentują te bitwy, które, w których on brał udział. Więc jest jakby to rzeczywiście takie bezpośrednie nawiązanie do tego, jak to faktycznie wygląda z tymi tatuażami. W, w polskiej wersji śpiewał i dubingował tę postać Igor Kwiatkowski, a w angielskiej Dwayne Johnson. Tak. I który z, sam ma takie polinezyjskie tatuaże? W tak. swoim ciele, bo on z tego co pamiętam pochodzi z Hawajów. Chyba tak, 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 tak i co ciekawe niedawno, nie wiem czy to już jest potwierdzone info, czy to plotki na razie, ale ma, by, ma powstać aktorska wersja tego filmu i właśnie Małego gra, ma grać Dwayne Johnson ja w ogóle jak jeszcze nie było tej informacji, to sobie pomyślałem idealnie jakby Mały właśnie był grany przez Dwayna Johnsona, który go dubbingował, bo on pasuje idealnie i jeśli chodzi o aparycję, no bo jest taki wielki, umieśniony, ale też jeśli chodzi o ten jego śmieszny temperament no i właśnie tak to wyglądało z tym nawiązaniem popkulturowym i właśnie jeśli chodzi o wojowników, to yy, podobne trochę do tego, co ty mówiłeś o tych skaryfikacjach, że w tych tatuażach yy, nie chodziło tylko i wyłącznie o same tatuaże, ale też o sam akt tatuowania i yy, z faktu, że te tatuaże Moko były na twarzy, no to to tatuowanie, no, było dosyć bolesne, tak? Zwłaszcza... Kiedy tatuowało się usta. To to jednak jest bardzo, bardzo czuły element. I jeśli jakiś wojownik dał po sobie poznać, że go boli, wydał sobie jakieś dźwięki, czy jakoś tam się nadmiernie krzywił, no to to było uznawane za e, takie zachowanie, które nie przystoi mężczyźnie, tak? Czyli właśnie, tak jak mówiłeś o tych właśnie skaryfikacjach u tych młodych chłopaków. I e, jeśli chodzi o narzędzia, którymi je wykonywano, t, no to rzeczywiście te narzędzia, jak się y, usłyszy, co to było, to mogło to sprawiać ból, bo to były na przykład skorupy żółwia albo ludzkie kości, ludzkimi kośćmi. Też e, oni tam jakoś, się na, e, zdaje się, że to wyglądało w taki sposób, że oni nacinali e, skórę, a, a potem czarnym pigmentem, który było przede wszystkim, e, był przede wszystkim popiół drzewny, wklepywali jakoś ten popiół właśnie tak e, głęboko właśnie pod skórę. I tak jak właśnie mówiłem, przede wszystkim tatuowano mężczyzn, wcześniej wodzów i wojowników, później, później powiedzmy coraz e, to się stawało powszechniejsze, ale zdarzały się też tatuaże wśród kobiet, jednak e, jeśli się one zdarzały, to raczej były to kobiety, przede wszystkim były już zamężne, a najważniejsze to było to, że cieszyły się takim naprawdę wyjątkowym szacunkiem wśród, wśród ludów, wśród tych plemion. I u kobiet tatuaże te były robione przede wszystkim na brodzie. I właśnie to jest też taka ciekawostka świeża, już nie popkulturowa, tylko już taka totalnie kulturowa, polityczna. Cztery lata temu pierwsza Maoryska znalazła się w rządzie Nowej Zelandii. I objęła Ministerstwo Spraw Zagranicznych i właśnie ona ma taką, taki tatuaż tutaj na brodzie który zdaje się że zrobiła wykonała sobie nie tak dawno bo to chyba było 4 lat przed tym jak została właśnie jak dołączyła do tego rządu więc już właśnie ta te tatuaże już nie są czymś takim powiedzmy bardzo rzadko spotykanym tam czy tylko jak się gdzieś tam zagłębi w jakieś te właśnie wioski tych plemion rdzennych. No tylko już nawet można zobaczyć właśnie osoby z takim tatuażem na brodzie w rządzie Nowej Zelandii. No bo to jest jakiś rodzaj narodowej i kulturowej dumy, więc... Tak, tak. E my sobie ubzduraliśmy w jakimś sensie i skojarzyliśmy te tatuaże z przestępczością jakiś czas temu. No rzeczywiście mają związek, bo chociażby Yakuza tak, w Japonii, że oni są cali wytatuowani, to też ma swoją symbolikę. Ja znalazłem z kolei... Ja nie wiem, czy to nadal istnieje w polskich więzieniach, ale ja to też pamiętam z dzieciństwa. Eee, stopnie. Major, pułkownik, generał, które się tutaj jako pagony... Ale że w więzieniu? Tutaj, tak. tutaj na barkach? Tak, czyli o. jest tam e, major osadzony więcej niż 5 lat, pułkownik 11. S tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, jako właśnie taki wojskowy pagon. No ale to już dawno wyszło poza tę sferę więzienną, chociaż dla niektórego pewnie dla pokolenia naszych dziadków jak widzą kogoś wytatuowanego, to nadal jest jakieś takie skojarzenie mocne z więzieniem. Tak. tak a narodziło tak. się to jako w ogóle zupełnie coś innego, nie? No zdecydowanie. Czy też na przykład w symetrii pamiętam, było pokazane, jak. Główny bohater świeżak yy, robi mu chyba tatu, taką kropkę Chyba tutaj przy oku. To I, się i to... chyba nazywa cynkuwa, jeżeli dobrze A, I pamiętam. to chyba oznaczało, że jest gitem? Chyba, tak. Tak, tak, no, że, że grypsuje. Takiego, że grypsuje, tak. tak, tak ale tak, to tak. tutaj odwołujemy do filmu, bo ja nie jestem pewien. Tak, tak, tak. no Polecamy film Symetria, bardzo dobry z główną rolą Arkadiusza Detmera którego pozdrawiamy zresztą bardzo serdecznie. Tak. I ze świetną rolą Borysa Szyca. Borysa Szyca, Andrzeja Też pozdrawiamy serdecznie. Tak, Andrzej Chyra mm... No świetna obsada. No ta bardzo dobra opcja. Janusz Habior. Też. Też, tak. E, dobra, pogadaliśmy o takim ozdabianiu skóry, a teraz chyba przynajmniej ja wchodzę w rejon trochę bardziej drastyczny, powiedziałbym, bo do ozdoby, która się nazywa lip plate czyli e, płytka wargowa, talerzyk w ustach, talerz w ustach być może kojarzycie to, jeżeli nie, to polecam wygooglować, chociaż jak ja pokazywałem to mojej rodzinie na etapie researchu, to nie byli w stanie za bardzo na to patrzeć, bo to aż boli. No i to jest taka modyfikacja, właśnie, która polega na przekłuciu zazwyczaj dolnej wargi, następnie włożenia tam takiego talerzyka, powiedzmy, i rozciągnięciu tej wargi na kilkanaście centymetrów. I to jest głównie utożsamiane z kulturą Afryki. Natomiast jak zacząłem szukać, istnieją dowody, że ten zwyczaj istniał w ogóle w czasach już przed naszą erą. Słownik języka polskiego pozna, podaje taką definicję labrety, przedmioty z muszli, kości, metalu w niektórych kulturach noszone jako ozdoba w przekutej wardze. I to te labrety to nie zawsze był dysk, to były różne kształty. I pojawiły się one na świecie, prawdopodobnie już jakieś 8-10 tysięcy lat temu, i nadal są one praktykowane, ten zwyczaj przekłuwania wargi w niektórych częściach świata. Występował między innymi w Afryce Środkowej, o której, która się głównie nam kojarzy z tą płytką w wargach, Bliski Wschód, Pacyfik, Japonia, Stany Zjednoczone, Ameryka Środkowa i Południowa, i na przykład na, w północnym, na biegunie północnym. Znaleziono takie coś, widziałem zdjęcie, to ma taki kanciasto-owalny kształt, jak taki gruby nóż, troszkę e, złagodzony po, po bokach. Ta ozdoba ma 5000 lat temu i została użyta przez mężczyznę bądź kobietę właśnie na północnym kole, e, na północnym biegunie. I tak jak wcześniej mówiłem, głównie utożsamiamy te płytki. Wargowe najczęściej z ludami afrykańskimi i między innymi z tym ludem Mursi z Etiopii, o którym już mówiłem wcześniej, jeżeli chodziło o skaryfikację. Na stronie Mursi Online, która jest związana z Uniwersytetem Durham, jest taki opis, jak wygląda w ogóle tworzenie tej płytki wargowej. I wygląda ono w następujący sposób. Jest dziewczyna lat 15-16, matka. Bądź bliska kobieta, bliska domowi, przecina jej dolną wargę i wkłada tam kawałek drewienka. Spory, ale nie taki duży. To drewienko ma tam być przez mniej więcej trzy miesiące, aż ta warga się zagoi, po czym to drewienko się wyjmuje, i wkłada się tam coraz to większe i większe i większe obiekty. To dziewczyna decyduje, jak bardzo chce tę wargę rozciągnąć. Zdarza się, że takie teleżyki dochodzą do 12 cm, więc wyobraźcie sobie, że wasza warga dolna jest rozciągnięta na 12 cm. To jest niewygodne. Nie mam pojęcia, jak na przykład jeść w takiej sytuacji. No, ale musi to być możliwe. Nie pamiętam dokładnie, bo gdzieś to usunąłem z researchu, ale chyba jedna z największych miała 20 cm, ale tutaj mogę się mylić. No i tak. Pomyślałem sobie, że być może jest to właśnie jakiś rodzaj upiększenia, który wiąże się z tym, że na przykład musi to mieć panna młoda, musi mieć to żona, ale znalazłem informację, że istnieją małżeństwa, gdzie kobieta nie ma tego talerzyka, więc nie miał on takiej funkcji adoracyjnej, powiedzmy. No to skąd się wziął? I teorii jest kilka. Niektórzy mówili o tym, że był to jakiś rodzaj. Pokazania również, tak jak te tatuaże, tak jak ta skaryfikacja, jak duży posag ma kobieta, ale zaprzeczono tej teorii. Inna teoria mówiła o tym, że miało to szpecić kobietę po to, żeby nie porwali jej handlarze niewolników, ale ten Lud Mursi powiedział, że to nie jest wyjaśnienie całego tego zwyczaju. No więc, może raczej trzeba się zagłębić, co ten talerzyk, ta płytka wargowa może symbolizować. No, i ona ma wiele znaczeń. Po pierwsze, symbol wielkiego piękna. Więc zgadza nam się to z tą medycyną estetyczną, powiedzmy, o której powiedzieliśmy. Po drugie, oznacza to również przywiązanie do męża, i znalazłem taką informację, że na przykład kobieta z dumą nosi tę płytkę, ten dysk, kiedy serwuje jedzenie swojemu mężowi, a kiedy mąż umiera, ta płytka zostaje wyjęta, ponieważ mówi się, że wtedy Piękno zewnętrzne kobiety blaknie wraz ze śmiercią męża, więc jej piękno zewnętrzne również musi odejść razem z nim. Kolejna funkcja to jest wizualny znacznik teg tożsamości tego plemienia Mursi, że to jest dla nich bardzo ważne, żeby odróżnić się od innych plemion bądź ludów. Jest to również symbol dorosłości społecznej albo potencjału reprodukcyjnego. No, i tak jak mówiłem wcześniej, ta modyfikacja nie występuje tylko w Afryce. Jest ona na przykład popularna wśród ludu Kayapo w Amazonii, w Ameryce Południowej. I tam jest taki pan, Raoni Metuktire, znany również jako wódz Raoni lub wódz Rapni, Ra Ra I on jest właśnie rdzennym amazońskim przywódcą i działaczem na rzecz ochrony środowiska. Jego zdjęcie można sobie. Wygooglować, bo to są zdjęcia współczesne i on również ma taką dużą płytkę, co zdaje się właśnie podkreśla e, ten status jego, bo te płytki nosili wielcy, wodzo, wielcy wodzowie i najwięksi mówcy. Ale z drugiej strony, jak z taką płytką dobrze mówić? Tego no już nie rozumiem. No właśnie, mnie to ciekawi, jak, jak oni mówią z tym. Nie? No, ci, którzy teraz patrzą, a nie tylko nas słuchają, tutaj macie popfiltr. I wyobraźcie sobie, że mniej więcej na tyle jest rozciągnięta moja dolna warga, albo warga Filipa. Nie mam pojęcia, jak z tym mówić. No tak, tak. No Jest to bardzo na pewno trudne, bardzo utrudniające życie, i ja mam też coś, co no właśnie te pierwsze dwa tematy, może to te jest i tatuaże, może one nie utrudniają jakoś życia, takiego funkcjonowania na co dzień, nie? bo powiedzmy jednak one mają taki walor estetyczny, nie? że po prostu są na zewnątrz wyglądają. Te płytki, o których mówiłeś, już w jakiś sposób rzeczywiście znaczący. Myślę, że utrudniają no chociażby mowę. A ja będę mówił o takich pierścieniach. Na, na pewno kojarzysz takie, i yy, wy też na pewno kojarzycie takie kobiety z pierścieniami wzdłuż szyi. Tak. Jest to bardzo charakterystyczny obrazek. Yy, mówi się o nich zresztą tak, no potocznie, kobiety o długich szyjach. Pochodzą one z ludu Kajan, czy też. Yy, pisze się też tę te, te nazwę Padang, ale zdaje się, że się czyta, jeśli dobrze znalazłem, Bedang, jakoś tak. I właśnie to słowo y, oznacza miedziane obręcze. I te obręcze właśnie, te charakterystyczne, miedziane, czy też y, z mosiądzu, różnie się podaje, no mosiądz to jest stop miedzi i cynku, tak, więc w każdym razie na pewno jest, jest tam jakaś miedź. Y, I pochodzą, y, te ludy pochodzą z Mianmy, Kiedyś Birmy. Cały czas wiem, że dla ludzi to jest cały czas zaskoczenie, że Birma już się nie nazywa Birma, tylko Myanmar. I na przełomie lat 80., -tych, 90. -tych uciekli z, na pogranicze Mianmy i Tajlandii. Większość z tego, co czytałem, raczej już właśnie do samej Tajlandii, bo tam rzeczywiście w tej Mianmie byli e, szkalowani, o czym zresztą jeszcze później wspomnę. I właśnie w Tajlandii żyją oni w dużej mierze z turystów, i, którzy przyjeżdżają po prostu ich oglądać. Mm, I co do pierścieni, tych, które właśnie kobiety noszą na szyjach, to mm, zaczynają je nosić już pięcioletnie dziewczynki. Pierwsze te pierścienie zaczynają się pojawiać właśnie na szyi, i kiedy rosną, to te pierścienie wymienia się na większe. I przybywa ich przede wszystkim po ukończeniu 10 roku życia. Tam zdaje się, że od 5 do 10 to tam nie przybywa ich jakoś dużo, tylko bardziej zmieniają te mm, rozmiary. A po 10 roku życia już właśnie rzeczywiście przybywają. Mm, I tych pierścieni rzeczywiście przybywa. Yy, I one ważą. Jednak, no bo to jest jednak metal. I yy, to jest kluczowa sprawa, bo właśnie wbrew powszechnej opinii, to nie jest tak, że te pierścienie im wydłużają szyję, tylko one ważą i pod wpływem ciężaru deformują obojczyk, przez co obojczyk jest jakby tak ściągany w dół, przygniatany i właśnie ta, ta waga tego, tych pierścieni sprawia, że jest wrażenie, że one mają taką bardzo długą szyję. I ogólnie one ich raczej nie ściągają, bo kiedy ich nie mają na sobie, no to sprawia im trud po prostu utrzymanie szyi prosto, nie? No bo rzeczywiście jednak, no nie wiem, jakoś tam mięśnie chyba tutaj te po prostu nie pracują, nie? I głowa po prostu jest tak, no powiedzmy oparta po prostu no, w dużej mierze na te pierścienie. I są różne teorie też na temat skąd wziął się ten zwyczaj. Jedna to no właśnie oczywiście kwestia estetyczna, ale... Pierwsza, właśnie, teoria pod względem estetycznym nie jest właśnie, nie bierze pod uwagę waloru, takiego, powiedzmy, estetycznego na plus, tylko właśnie odwrotnie że pierścienie to miały sprawiać, żeby kobiety były mniej atrakcyjne i żeby mężczyźni z tego plemienia nie mieli rywali wśród innych plemion, tak, żeby właśnie żeby one były zarezerwowane dla nich. Po prostu taka, taka to jest jedna teoria. Druga, właśnie, odwrotnie, czyli jakby tak, no, w sensie, że był to walor y, pozytywny, mm, walor, nie wiem, czy w ogóle walor negatywny, czy to można tak powiedzieć, czy, czy to nie jest y, były Po prostu oksyboran. dużym plusem. <grym> tak, no tam w tej teorii był minus, teraz mamy plus i że właśnie chodziło o to, że oni twierdzili, że kobieta jak ma długą, smukłą szyję, no to właśnie wtedy jest bardzo ładna i te pierścienie właśnie miały to, y, to powodować i jeszcze jedna teoria związana już tak typowo z wierzeniami i z ich z folklorem tamtych ludzi, że długa smukła szyja miała przypominać szyję smoka. Więc to już rzeczywiście taka teoria już powiedzmy bardziej legendarna, powiedzmy mityczna. No bo rzeczywiście w tych ludach dalekiego wschodu te smoki często się pojawiają jako takie właśnie ważne istoty. One same podobno mówią, że rzeczywiście to je upiększa i że jest to związane z ich kulturą i że to jest dla nich bardzo ważne. Jest też, a, jest jeszcze jedna taka teoria z dawnych czasów związana z tym, że tamte ludy miały być atakowane przez tygrysy, a tygrysy, jak się rzucały, no to wbijały się w gardło. I że właśnie te, porę... te obręcze miały je zabezpieczać przed ugryzieniem tygrysa. I kolejna taka, powiedzmy, też mi... jakaś tam mityczno-legendarna teoria, taka bardzo brutalna i brutalnie patriarchalna, powiedzmy, związana z wiernością kobiety, a konkretnie z brakiem wierności. Że chodziło o to, że kiedy kobieta zdradziła męża, to mężczyzna mógł jej ściągnąć te pierścienie i szyja miała jej się złamać od ciężaru głowy. No więc to rzeczywiście jest bardzo makabryczna teoria, ale raczej te, te teorie właśnie te, o tych tygrysach, o tych, o tym łamaniu głowy, czy też no, o tych smokach, no to to są takie bardziej legendy. Aczkolwiek rzeczywiście ściąganie tych obręczy dla kobiet jest niebezpieczne. To, to akurat jest rzeczywiście prawda, tak jak wspominałem wcześniej. No i jest to wszystko bardzo trudnym tematem tam. Bo lud ten uciekł z Mianmy właśnie dlatego, że byli oni przez władze wyzyskiwani, i że te władze Mianmy m, traktowały ich tak w zasadzie no, trochę jak takie zwierzęta, które wystawiali na pokaz i po prostu chcieli na nich zarabiać, tak? że na, na tych ich tradycjach, na tym, że wzbudzali ciekawość, po prostu y, czerpali kasę od y, turystów, a oni za bardzo nic nie dostawali, tylko byli wyzyskiwani. I dlatego właśnie uciekli w dużej mierze do Tajlandii. I w Tajlandii jest też trochę w taki sposób, że wystarczy, że, oni, że one, że te kobiety usiądą przed domem, i już tłum ludzi obskakuje, bo chcą sobie robić z nimi zdjęcia. Ale no podobno, no jakieś tam rzeczywiście pieniądze na tym zarabiają, nie? że te władze Tajlandii traktują to jako atrakcję turystyczną, ale. Oni na, te, oni na tym podobno te ludy zarabiają, ale no podobno jest to dla nich ważny element turystyczny i były właśnie takie afery, że rząd Tajlandii nie pozwala tym kobietom na normalne życie, tym, które chciały wyjechać stamtąd, z tych rejonów, w których mieszkają, na przykład na studia, uczyć się czy pracować i to im podobno uniemożliwiano. I jeszcze taka e, ostatnia informacja, jeśli chodzi o wagę tych pierścieni, i to, co może właśnie być takim dowodem na to, jaki to jak to jest trudne, i no w sensie wiadomo, no, to jest kwestia też przyzwyczajenia niestety, ale no, jest to trudne, bo waży to dużo, bo kobiety na swoich szyjach noszą około 10 kg. Nie spodziewałem więc, się, że to aż tyle tak, waży. Tak, więc wyobraźcie sobie baniak wody, taki pięciolitrowy, który 5 litrów, no to tam waży. Powiedzmy 5 kg. No, ponad 5 kilo, nie? Dwa takie baniaki, tutaj sobie taki ciężar wokół szyi obwiążcie, nie? No i to rzeczywiście na przestrzeni lat ciąży ten obojczyk, i przez to też je właśnie sprawiają wyrażenie takich długich. Więc to jest akurat no, ten element takiej powiedzmy. Yy, estetyki plemiennej, który no, nie należy do takich lightowych. No i trwale uszkadza. Podobnie jak skaryfikacja czy, czy ten lip plate, bo też widziałem wargi, z których ten dysk został wyjęty i one po prostu tak wiszą, tak jak czasami ucho po, po tych tunelach. tunelach. Mhm, tak, no. tak, tak, tak. No dobra, słuchajcie, opowiedzieliśmy wam cztery takie historie. Jeżeli wam się spodobały, a liczymy, że tak, to możecie nas tu zasubskrybować, jeżeli tego nie robicie. Możecie nas zacząć obserwować na Instagramie, na TikToku, śmiało tam piszcie. Dziękujemy za wszystkie pozytywne wiadomości, które od was dostajemy. No i przede wszystkim, co jest dla nas bardzo ważne, żeby ten podcast rozwijać... Tak, przede wszystkim możecie nas wesprzeć w serwisie bycoffee.to, a wiesz o tym. Link również znajdziecie w opisie odcinka. I no cóż, dziękujemy Wam za ten odcinek, yy, mamy nadzieję, że dowiedzieliście się troszkę ciekawych rzeczy i do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach.